Wycieszczyni Katarzyna Wilczanek na Infodorze. Przypomnijmy, 72,850. Drugie miejsce. Robert Axe z Węgier na koniu Weinzauber. Jego ocena to równe 70%. Trzecie miejsce. Siergiej Puszko na koniu Kompliment, Ukraina. 69,9. Czwarte miejsce. First place. Grete Barake ze Estonii na koniu Ochot Chocolate. Estonia. 64,9. No i proszę Państwa, tu mamy problem, bo na piątym miejscu z taką samą oceną są Żaneta Skowrońska na klaczy Wydiu z Polski. Polen. I Anna Perkina z Rosji na koniu Gulden. Proszę. Wiemy, że zgodnie z regulaminem w przypadku miejsca ex aequo decyduje wyższa nota za wartość artystyczną, ale ta jest także taka sama. No więc chyba ex aequo, prawda, panie przewodniczący komisji sędziowskiej? Tak jest, pan przewodniczący nam to potwierdził. Siódme miejsce. Seven place. Irisa Penele z Łotwy na koniu Ravels S. Latka. 63,150. Ósme miejsce. Eighth place. Tatiana Makarowa na Karl Fagenie z Rosji. Proszę. 61%. Nie startowała dzisiaj niestety Agata Minerowicza-Wójczuku. Musiała się wycofać z powodu kontuzji konia. I proszę Państwa, w tej chwili moment gratulacji tutaj sędziów i ukłon w stronę naszych zawodników. Przypomnę, Jacques Van Dahl z Belgii, Janusz Lawin, Polska, Wacław Pruchniewicz z Polski, który prowadził ten konkurs, jest sędzią głównym, Dietrich Plewa, Niemcy, i Maria Zwonimirowa-Todorowska, Omari z Bułgarii. Piękny ukłon tutaj publiczności. I mamy Flo, które prosimy przypiąć. Pan Wacław Pruchniewicz, sędzia główny, deklaruje zwyciężczynię tego konkursu. I jeszcze raz gorące brawa, Katarzyna Milczarek. Ladies and gentlemen, we present the winners! Mamy jeszcze drugie Flo. Ekwador się dopomina o trzecie. Gratulacje tutaj pan Wacław Pruchniewicz również składa pozostałym jeźdźcom. My również gratulujemy im swoimi brawami. Widać, proszę Państwa, że są to konie, które mają charakter. Dietrich Plewa, Niemcy, i Wacław Pruchniewicz. Nasz międzynarodowy sędzia z Polski kończą gratulacje. I teraz za moment czas na hymn. W związku z tym wszystkich proszę o podniesienie się z miejsc. The National Anthem of Poland. Hymnu. Thank you.
Drodzy Państwo, dziękujemy pięknie. Konkurs rozgrywany był, przypomnę, pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, a jest ze mną zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywienia i Weterynarii, pan Albert Jurek, który dostarczył tutaj nam list. List, który przekażę. Chciałem przekazać na ręce organizatorów nagrodę, zarazem podziękować organizatorom za zorganizowanie tak wspaniałych zawodów i pogratulować zwycięzcom. Dziękuję. Dziękujemy pięknie i bardzo prosimy pana Alberta Jurka o wręczenie pucharów. Będą mu towarzyszyć tutaj gospodarze, czyli szef grupy organizacyjnej pan Robert Balcerzak i dyrektor zawodów pan Paweł Konaszewicz. Bardzo prosimy o honorowe wręczenie pucharu zwyciężczyni. I jeszcze raz gorące brawa. Gospodarz konkursu i gospodarze całego naszego wspaniałego święta na Torwarze wręczają też puchar za miejsce drugie i za miejsce trzecie. Z prawej strony panowie macie drugie i trzecie miejsce. Panie tam trzymają. Jeszcze gratulacje. Dziękujemy serdecznie. Puchary zostały wręczane. Dziękujemy panu Albertowi Jurkowi. Dziękujemy gospodarzom. Panu Robertowi Balcerzakowi. Panu Pawłowi Konaszewiczowi. Panu Marcinowi Szczypiorskiemu. Prezesowi Polskiego Związku Jeździeckiego. Dziękujemy serdecznie zawodnikom. Congratulations and a celebration. But I shall have you on the door today. I prosimy o ufon.